Wyruszamy z Górek Zachodnich w czwartek, dość późno, bo dopiero o 18 wieczorem. Na Helu jesteśmy o 21 w nocy, ale spotkanie w Kutrze trwa, więc dołączamy do żeglarskiej braci. Następny dzień rano, piątek, śniadanie. Pyszna ryba wędzona i goście na pokładzie Solanusa. Zgodnie z programem, przed południem wychodzimy w kierunku Gdyni. Jest piękna pogoda, lekki wiatr, wspaniała żegluga i delektujemy się nią. Po zacumowaniu w Gdyni obiad i wieczorem koncert szantowy połączony z rozdaniem tabliczek okolicznościowych. Załoga przy śniadaniu. Kapitan, słuchamy. A co chcesz się słuchać? Nie czujesz, ja kazania. Śpiewać nie potrafię. A kazania to trzeba tak zjeść szybko, żeby na 11 zdążyć na zdjęcie. 10 minut się idzie przynajmniej. Jedno magiczne słowo. A to chcesz już zacząć i chcesz, żeby zdążyć? To tego. W sobotę po śniadaniu zbiorowe zdjęcie i parada żeglowców na wodzie pod pełnymi żaglami. Widoki wspaniałe, tak jak i pogoda.
wieczorem spotkania i koncert szantowy, my mamy własny, pod pokładem Solanusa. Ostatni dzień, niedziela, kapitańskie śniadanie, no i powrót do Górek Zachodnich. Kończy się 13 zlot jachtu z duszą Próchno i Rdza. Dla mnie ten zlot zostanie w pamięci i jako różowa trzynastka. Do zobaczenia za rok.